Dobry wieczór, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym webinarze o zdrowiu. Dzisiejszy temat to ekstrakty konopne, a zdrowie człowieka. Będziemy koncentrowali się na wpływie substancji zawartych w ekstraktach konopi siewnej. Ze szczególnym pietyzmem będziemy przyglądali się CBD. Olejki full spektrum rozróżnimy od innych, zobaczymy, jakie są badania na temat zastosowania potencjalnego ekstraktów konopnych. Podam Państwu przykłady zastosowania, które mamy w Naturday w postaci suplementacji. W ogóle ekstrakty konopne są idealnym wzorem pasującym do słowa suplementacja. Wyjaśnię to Państwu w trakcie naszego spotkania. Suplementacja to uzupełnianie zbilansowanej, zróżnicowanej diety. A dlaczego zatem ekstrakty konopne są idealnym wzorcem suplementacji? To wszystko wyjaśnimy w trakcie i zapraszam bardzo serdecznie. Webinar jest nagrany, w związku z tym możecie Państwo zawsze z niego skorzystać bądź polecić innym osobom, którym ten temat byłby bliski. Ja króciutko się przypomnę, nazywam się Janusz Wietycha, jestem lekarzem medycyny, dietetykiem i dyplomowanym zielarzem, fitoterapeutą. Jestem twórcą zasad medycyny fundamentalnej, która to medycyna fundamentalna jako pierwowzór do leczenia bierze zawsze najpierw siłę organizmu i jego zdolności regeneracyjne, a dopiero później ingerencję medycyny w to zdrowie z podawaniem leków bądź ksenobiotyków, bo leki jako substancje są substancjami dla naszego organizmu obcymi. Natomiast można by tak uogólnić, mniej obce, a bardziej dla nas akceptowalne są substancje naturalne, które również wywierają wpływ na nasze zdrowie, a pochodzą na przykład z roślin i ziół. Stąd medycyna fundamentalna patrzy na zdrowie człowieka bardzo szeroko i zawsze zaczyna od zdrowia samego człowieka, a później dopiero po wyrównaniu tego zdrowia patrzymy, co jeszcze w tym organizmie nie funkcjonuje. Dzisiaj opowiemy o historii ekstraktów konopnych. Co to są te ekstrakty konopne? Co to jest ten nasz wewnętrzny system kanabinoidów? Jak się produkuje ekstrakty? Pokażę Państwu publikacje naukowe i potencjalne zastosowania konopne. Przykładowe trzy produkty, w których zawarty jest ekstrakt konopny. Powiemy również o interakcjach z lekami, a dla osób, które będą zainteresowane, możecie Państwo zawsze skorzystać i zadawać pytania za pośrednictwem korespondencji mailowej na adres pytania@naturday.pl. Startujemy. Kilka ciekawostek na początek. Konopie były znane od starożytności. Archeolodzy znajdują konopie już w starożytnych Chinach i w starożytnym Egipcie. Były konopie używane nie tylko do wyrabiania rzeczy codziennego użytku, ale również do leczenia stanów zapalnych i innych dolegliwości. W czasach podbojów Ameryki i Afryki konopie były używane również do produkcji lin i żagli statków. Jeżeli chodzi o wzmianki na temat palenia marihuany, konopi indyjskich, to 1850 rok w Meksyku farmaceuta użył konopi indyjskich, którzy sobie tam popalali tą marihuanę. Byli to robotnicy rolni i mieszali oni tytoń i konopie w swoich papierosach. Jak Państwo wiecie, w Polsce posiadanie konopi indyjskiej i zażywanie jej jest zakazane, chyba że mówimy tu o zastosowaniu wyłącznie medycznym. No i teraz, Szanowni Państwo, to jest chyba szokujące. To jest ciekawe, że w XVIII wieku w Ameryce Północnej farmer, który sobie tam hodował te konopie, mógł płacić tymi konopiami podatki, czyli mógł płacić daniną konopną podatki. Natomiast co jest ciekawe, jeżeli ktoś nie uprawiał konopi, to mógł być aresztowany, ponieważ no, działał na szkodę
tak naprawdę rozwoju funkcjonowania Ameryki. To jest nietypowe podejście, ale zobaczcie, jak ważne były konopie. Konopie były również ważne w miejscach, w których no można by było, no myślę, że Państwo będziecie zaskoczeni. Otóż bardzo wiele wielkich dzieł artystycznych powstało i zostało namalowane na płótnach konopnych, czyli Van Gogh, Rembrandt czy Picasso mogli również korzystać z płócien konopnych po to, żeby sobie na nich pomalować. I zwróćcie uwagę, że myślę, że część z osób może z Państwa znać słowo canva, czyli po angielsku płótno. Pochodzi od angielskiego słowa archaicznego canvas, czyli odmiany łacińskiego słowa cannabis, a cannabis to konopie. Czyli zwróćcie uwagę, że to jest też dowód na to, że płótno samo w sobie, angielska nazwa pochodzi od bardzo, bardzo dawnych źródłosłów, nawet jeszcze z łaciny. Nie wiem, czy Państwo wiecie, może to dla Państwa jest znana ciekawostka. W 1941 roku Henry Ford zaprojektował samochód z włókien konopnych. Można do tej pory o tym przeczytać w Muzeum Henry'ego Forda w Michigan. Silnik z samochodu był napędzany na paliwo konopne, karoseria i różne elementy były wykonane z mieszanki włókien konopnych. Więc zobaczcie, jaka wytrzymałość tej rośliny i jak szerokie zastosowanie. Ponieważ bardziej słynną, szczególnie w kręgach, no nazwijmy to, rozrywkowych i hipisowskich, była konopia indyjska, ona w pewnym momencie, szanowni Państwo, w związku z zaliczeniem konopi indyjskich do roślin narkotycznych została zakazana. Początki tej reguły wyrzucania różnych substancji do grupy tychże właśnie, nazwijmy to, narkotycznych, były związane z tym, że w Stanach Zjednoczonych pojawiła się teoria, że zastosowanie narkotyków po prostu niszczy społeczeństwo, tak, niszczy relacje międzyludzkie takie, jak one powinny być w społeczeństwie, i zakazano stosowania tego typu substancji odurzających. Muszę Państwu powiedzieć, że do dzisiaj same konopie indyjskie wzbudzają dyskusje w różnych kręgach. Proszę zwrócić uwagę, że badania pokazują, że uzależnienie od substancji zawartych w konopiach zdarza się naprawdę bardzo rzadko, natomiast uzależnienie od alkoholu, tak powszechnie występującego i reklamowanego w tej chwili, zdarza się bardzo często, więc no tak nie do końca zrozumiałe jest, dlaczego alkohol można produkować w tylu różnych odmianach, sprzedawać i reklamować, natomiast ekstraktów z konopi indyjskich nie wolno poza zastosowaniem medycznym. No i tak jak THC, czyli substancja aktywna, najważniejsza substancja aktywnych konopi indyjskich, stała się sławna, tak CBD, jeden z kanabinoidów, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, został całkowicie wyparty. On żył w cudzysłowie w tle konopi indyjskich i THC, i CBD zostało tak naprawdę późno wyizolowane i weszło do kanonu medycyny bardzo późno i do dzisiaj tak naprawdę dopiero jest analizowane jako alternatywa, jako kanabinoid alternatywny do THC. Czyli kanabidiol, CBD, oczywiście Państwo nie musicie pamiętać tej nazwy, to nie ma żadnego znaczenia, myślę, że posługiwanie się skrótem CBD jest prostsze. Kanabidiol, jeden z kanabinoidów, jest niezwykle cenną substancją aktywną. Zobaczycie Państwo zresztą, że to jest jeden z ponad 100 różnych kanabinoidów, które występują w konopiach siewnych. Ponad 100 różnych tego typu substancji, zresztą w ekstrakcie z konopi siewnej
oznaczono ponad 500 różnych substancji aktywnych, z czego ponad 100 to są kanabinoidy. Więc CBD jest tylko jednym z niewielu elementów. Oczywiście jednym z najważniejszych. Natomiast jeszcze wracając do poprzedniego slajdu, bo zapomniałbym Państwu powiedzieć, CBD posiada bardzo silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. W badaniach, które są prowadzone, ukierunkowano te badania na różne elementy i tak naprawia na przykład bardzo silny, bardzo duży nacisk kładzie się na neuroprotekcyjny, przeciwlękowy i przeciwdrgawkowy wpływ kanabinoidów. Tutaj oczywiście częściej wymienia się THC, ale muszę Państwu powiedzieć, że CBD również ma tutaj bardzo silny wpływ zdrowotny. Wróćmy teraz do tego słowa suplementacja, czyli uzupełnianie potrzeb organizmu. Szanowni Państwo, to co jest bardzo ważne, my produkujemy kanabinoidy, czyli ludzie produkują swoje własne kanabinoidy. I bardzo często produkcja ta jest niewystarczająca. To znaczy, że jeżeli Państwo podajecie olejek CBD, full spectrum, to wy uzupełniacie niedobory w swoim organizmie. Czyli zgodnie z definicją podawanie olejków z kanabinoidami stanowi uzupełnienie niedoborów w organizmie, a zatem jest idealnym sformułowaniem dla suplementacji niedoborów substancji niezbędnych i co ważne, również produkowanych w organizmie. Dlatego, że my, ludzie, posiadamy nasz własny system endokanabinoidowy, który to system rozmieszczony jest w całym naszym organizmie, szczególnie dużo receptorów tego systemu znajdziemy w układzie odpornościowym, centralnym układzie nerwowym, różnych narządach wewnętrznych. I badania nad niedoborem tych naszych wewnętrznych kanabinoidów, czyli tych, które produkujemy, potwierdziły, że ich brak może powodować nasilenie stanu zapalnego i pojawienie się różnych objawów typu łuszczyca czy fibromialgia. Tak? Proszę zwrócić uwagę, że już nasz system endokanabinoidowy może być niewydolny i to jest jakby najważniejsza rola suplementacji. Podawanie zatem zewnętrznych kanabinoidów będzie jednym z naszych celów powrotu do stanu fizjologii, równowagi w naszym organizmie. I teraz jeżeli my mamy zaburzoną pracę układu endokanabinoidowego, to bardzo wiele elementów może być uszkodzone. I Państwo możecie mieć takie objawy jak zaburzenia bilansu energetycznego, zaburzenia apetytu, ciśnienia krwi, nieprawidłowe rozpoznawanie bólu. Możecie Państwo mieć problemy z nudnościami i wymiotami, problemy z uczeniem się, zaburzenia funkcji układu odpornościowego lub również zaburzenie funkcji tego układu pojawia się w chorobie Parkinsona. Jeżeli chodzi o uzupełnianie kanabinoidów, to proszę pamiętać, mamy trzy przykłady olejów full spectrum z kanabinoidami, czyli te 10% ekstrakty full spectrum olejowe mamy w trzech postaciach. Postać klasyczna, tak? Postać taka, która pomaga nam w usypianiu, tak? Czy też pomaga w poprawie nastroju, nazywamy ją relaks. I trzecia, która jeszcze dodatkowo zawiera ashwagandę, to jest power. Czyli mamy trzy odmiany tych naszych olejów full spectrum. Otóż ważnym elementem, aby uzyskać pełny zakres substancji aktywnych, jest sposób produkcji oleju full spectrum. I tutaj jest bardzo ważne, że aby kanabinoidy z CBD i z innymi elementami były pozyskane, najlepszym sposobem produkcji jest ekstrakcja nadkrytycznym CO2. Samo przygotowanie tego produktu
zaczyna się od wyselekcjonowania odpowiedniego gatunku konopi siewnej. Wbrew pozorom, szanowni państwo, jest to bardzo ważny element. Różne gatunki odmiany konopi siewnej mają różne proporcje i zawartość substancji aktywnych. Później musimy odpowiednio zbierać i wysuszyć materiał, żeby później dopiero przeanalizować, czy mamy prawidłowy, optymalny skład substancji zawartych w konopi siewnej, szczególnie terpenów i kanabinoidów. Jeżeli chodzi o publikacje naukowe, no i to muszę państwu powiedzieć, że spędziłem naprawdę dużo czasu analizując potencjalne badania i obserwacje, jakie prowadzi się w medycynie nad kanabinoidami. No i teraz chcę państwu, może to będzie dla państwa nudne, może ta lista jest za długa, ale ja ją specjalnie przygotowałem po to, żebyście państwo zobaczyli, jak szerokie jest zastosowanie kanabinoidów w poprawie zdrowia człowieka, czyli idziemy w kierunku obserwacji, w kierunku pozytywnego wpływu na serce i układ krwionośny, na neuroprotekcję, czyli ochronę mózgu, a jeżeli tak, to choroba Parkinsona, choroba Alzheimera. Wszędzie tam, gdzie pojawia się ból i stan zapalny, tam, gdzie jest łuszczyca, tam, gdzie jest trądzik, schizofrenia, nowotwory, bezsenność, uzależnienia, choroby autoimmunologiczne, gdzie mamy bardzo dużo stanów zapalnych, cukrzyca i autyzm. Zobaczcie, jak szerokie jest zatem portfolio i obserwacje, jakie są prowadzone w medycynie. Jest ważny komentarz, szanowni państwo, docierają do mnie często zapytania dotyczące, czemu olej full spectrum CBD jest taki drogi. Przecież ja widziałem olej CBD, kosztował, nie wiem, 80 zł. I czemu ten olej full spectrum jest taki drogi? Szanowni państwo, najprawdopodobniej to, co widzieliście w tej cenie, jest to zrobione chemicznie, sztucznie skrystalizowany kanabidiol, który następnie ktoś rozpuścił w oleju. Czyli ktoś chemicznie wyprodukował CBD i wyciągnął wszystkich tych substancji z rośliny, tylko wyprodukował, wyekstrahował jedną substancję CBD, rozpuścił ją w oleju, na przykład słonecznikowym, i w ten sposób dystrybuuje sobie CBD. A zatem różnica pomiędzy olejem CBD a olejem full spectrum CBD jest w ogóle kluczowa. Dlatego, że w oleju full spectrum macie ponad 500 substancji aktywnych i około 100 różnych kanabinoidów, w tym CBD. A zatem olej full spectrum jest po prostu wielokrotnie bardziej wartościowy. Jeżeli chodzi o zastosowania, czy takie potencjalne zastosowania, to tak na szybko, szanowni państwo, to wszystkie osoby, tutaj możecie zobaczyć, czy należycie do tej grupy, czy może znacie kogoś, komu możecie pomóc. To jest tak, wszystkie osoby, u których mamy problem z bólem, jakikolwiek rodzaj bólu, różne rodzaje, oczywiście ból musi być zdiagnozowany i tak dalej. Później macie osoby starsze, co jest ciekawe, zarówno zdrowe, jak i te z chorobami otępiennymi. Później wszystkie osoby aktywne i sportowcy, bo tam macie zwiększenie wydolności i regeneracji organizmu. Później mamy dzieci, szczególnie dzieci z zaburzeniami spektrum autyzmu, ADHD. Osoby w okresie rekonwalescencji. Organizm osłabiony nie produkuje tyle kanabinoidów, ile potrzebuje. Zaburzenia rozpoznawania bólu, fibromialgia, zespół jelita drażliwego, łuszczyca, lęk i depresja. To są potencjalne osoby, które powinny przetestować suplementację kanabinoidami. Ja zaraz państwu to wyjaśnię, co to znaczy przetestować. To znaczy powinny sprawdzić, jak reagują na kanabinoidy i czy mają uszkodzony swój system endokanabinoidowy, czy nie. Bo jeżeli podacie komuś kanabinoidy, ten ktoś stosuje 3 miesiące i widzi już po miesiącu efekty,
to znaczy, że ten człowiek potrzebuje bardzo kanabinoidów zewnętrznych. Natomiast będą takie osoby, szanowni państwo, które prawidłowo działający system endokanabinoidów i one po miesiącu czy po dwóch miesiącach powiedzą wam, no dobrze, ale to nie działa. Szanowni państwo, to nie jest tak. Kanabinoidy z full spektrum działają. Po prostu ten człowiek nie ma uszkodzonego swojego wewnętrznego systemu kanabinoidów, produkuje ich wystarczającą ilość i nie musi suplementować kanabinoidów. Jemu są prawdopodobnie potrzebne inne rzeczy. Tak to działa. Możemy próbować również u osób, u których mamy zaburzenia odporności, choroby nowotworowe, oczywiście choroby nowotworowe zawsze pod opieką lekarza prowadzącego, bo tam mogą być interakcje lekowe, więc tutaj zawsze ostrożnie. Jest kilka przykładów, szanowni państwo, również prac, które pokazują, że ekstrakty konopne mogą być również stosowane z bardzo dobrym skutkiem w dermatologii czy w dermatologii estetycznej. Na przykład CBD udowodniono poprawia jakość skóry tam, gdzie jest stan zapalny w tej skórze. A zatem łuszczyca też jest świetnym przykładem, ponieważ kanabinoidy zmniejszają produkcję tej łuski, która jest w łuszczycy. Tak? Co jeszcze? To już lato nam minęło, szanowni państwo, chyba w sobotę był początek astronomicznej jesieni. Stosowanie substancji typu właśnie CBD czy olejów full spectrum zmniejsza reakcję histaminową na ugryzienia komarów. Trafiają się osoby, które mają bardzo silną reakcję na ugryzienia komarów i muszę państwu powiedzieć, że te osoby powinny u siebie zastosować ekstrakty konopne, ponieważ mamy dowody na to, że system endokanabinoidowy czy suplementacja kanabinoidów bardzo ładnie zmniejsza tą nadwrażliwość. Później mamy atopowe zapalenie skóry, wyprysk kontaktowy, bardzo trudne do leczenia, AZS, muszę państwu powiedzieć, i trzeba po prostu sprawdzić, czy taka skóra z łojotokiem przypadkiem nie powinna być leczona ze wsparciem suplementacji kanabinoidami. To oczywiście nie jest obserwacja, która trwa dwa tygodnie, to musi trwać parę miesięcy. Kolejne łojotokowe zapalenie skóry, ponieważ kanabinoidy zmniejszają stan zapalny w komórkach łojowych w skórze. No i teraz przypominam, mamy trzy rodzaje oleju full spectrum dostępnego w Naturtej. Mamy power z ashwagandą, relax z melatoniną, czyli same kanabinoidy plus jeszcze dodana melatonina po to, żeby regulować rytm dobowy. No i klasik bez dodatku żadnych substancji obcych. Tak? Fajną rzeczą jest również to, muszę powiedzieć państwu, i to jest ważne, szczególnie u młodzieży, u osób, które są wrażliwe na smak i zapach, że ekstrakty konopne, czyli na przykład power z ashwagandą, ma bardzo dobry smak. Jest tam olejek pomarańczowy i muszę państwu powiedzieć, tak jak sam ekstrakt konopny potrafi mieć bardzo silny smak i zapach, nie wszyscy go tolerują, tak jak klasik, który jest bez żadnych dodatków i naturalnym smaku konopnym, to ashwaganda jest pomarańczowa, a relax z full spektrum kanabinoidami z dodatkiem melatoniny jest miętowy. Więc naprawdę muszę powiedzieć, że tutaj się możecie państwo spotkać z dodatkowo, poza fajnymi efektami zdrowotnymi, jeszcze, że jeżeli ktoś ma problemy ze smakiem ekstraktów konopnych, to tutaj możliwe, że będzie go akceptował, dlatego że ten smak i zapach jest naprawdę bardzo fajny. Jak stosować? Mamy kilka propozycji, jak stosować oleje konopne. Jeżeli chodzi o mieszankę, którą mamy, czyli Power, Classic i Relax, Power stosujemy rano. Ashwaganda z kanabinoidami działa jako adaptogen. Później mamy do obiadu klasik, a na noc mamy relaks z melatoniną, czyli łatwość zasypiania, uspokojenie. Głębszy sen to jest również lepszy wypoczynek.
Jeżeli chodzi o potencjalne zastosowanie, to co jeszcze, szanowni państwo, chciałbym wrócić, bo wydaje mi się, że to jest najwartościowsze, żebyście państwo potrafili wypróbować sobie kanabinoidy. To bardzo, bardzo wiele publikacji naukowych ma silne w tej chwili oparcie w badaniach klinicznych. Wiecie państwo, że są oficjalne już niektóre wskazania do zastosowania konopi i to nawet konopi medycznych, na przykład w padaczce lekooporny. Jeżeli chodzi o potencjalne zastosowanie, zawsze, jeżeli macie jakikolwiek stan zapalny, pamiętajcie, że jednym z podstawowych elementów, które powinniście, szanowni państwo, spróbować, to są konopie. Również ekstrakty konopne będziemy stosować tam, gdzie mamy ból różnego rodzaju. Również fibromialgię, czyli odczuwanie bólu takiego, gdzie nie znajdziecie uzasadnienia. Kogoś coś boli, nie znajdziecie uzasadnienia, nic mu nie jest, tak się mówi, tak, a jednak go boli. Więc różne nieprawidłowe reakcje bólowe. Później łuszczyca, gdzie zmniejsza się ta proliferacja keratynocytów, czyli zmniejsza się łuska. Trądzik, zmniejsza się produkcja sebum, zmniejszają się stany zapalne skóry. Bezsenność. Zwróćcie uwagę, że w mieszance Relax specjalnie dodaliśmy melatoninę, dlatego że ekstrakty konopne wspomagają pracę mózgu i wspomagają proces zasypiania, pomagają regulować rytm dobowy. Jak dodacie do tego, szanowni państwo, melatoninę, no to macie odpowiedź, po co stworzyliśmy mieszankę Relax, żeby to jeszcze wzmocnić. Później mamy, i muszę państwu powiedzieć, że są świetne badania pokazujące, że kanabinoidy pomagają leczyć uzależnienia. I to nie tylko od papierosów. Później mamy lęk i depresję, czyli wyrównanie zawartości kanabinoidów u osoby, która ma zaburzenia lękowe bądź depresję, jest przez tą suplementację sposobem na powrót do wyrównania organizmu. Czyli ta nasza homeostaza, równowaga tego naszego organizmu jest lepsza, jeżeli zastosujecie próbnie i nasycicie. Nasycony organizm kanabinoidami będzie reagował tak, jakbyście mieli w pełni wydolny nasz własny system endokanabinoidów. I tutaj musicie spróbować suplementować przez kilka miesięcy i obserwujecie reakcję. Schizofrenia. W wybranych przypadkach chorobowych pod kontrolą psychiatry można uzyskać bardzo fajny efekt i stabilizację zdrowia u osób ze schizofrenią. No i oczywiście potencjalne zastosowanie w chorobach nowotworowych. Ostrzegam, szanowni państwo, kanabinoidy nie są panaceum na leczenie wszystkich nowotworów. Natomiast badania przedkliniczne sugerują pozytywny wpływ u osób z wieloma chorobami nowotworowymi. Więc bardzo proszę, żebyście państwo ostrożnie posługiwali się tym argumentem, jeżeli macie kogoś z chorobą nowotworową, ponieważ nie ma gwarancji, że kanabinoidy tej osobie pomogą i ją wyleczą. Bardzo ważna grupa, szanowni państwo, dlatego że jest bardzo skuteczne są kanabinoidy i bardzo w tej chwili często pojawiają się choroby autoimmunologiczne. Wyrównanie reaktywności organizmu i powrót tego zdrowia i zmniejszenie stanów zapalnych. To jest ten spektakularny sukces w chorobach autoimmunologicznych. Jeszcze jedno, szanowni państwo, warto o tym pamiętać. Jeżeli stosujecie ekstrakt z CBD, ponieważ CBD jest metabolizowane w wątrobie, więc zawsze sobie sprawdźcie w przypadku, jeżeli bierzecie olej konopny i na przykład leczycie, nie wiem, padaczkę, różne rzeczy lekami, to zobaczcie, czy te leki nie są metabolizowane również w wątrobie. Tutaj nie dochodzi do jakiejś interakcji między kanabinoidami a lekiem. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że leki jako ksenobiotyki, jako substancje obce, metabolizowane są czasem w wątrobie. Czasem mówię, bo nie wszystkie. Więc te, które są metabolizowane w wątrobie,
mogą być metabolizowane w systemie cytochromu P450 i trzeba po prostu wziąć ulotkę i sprawdzić, czy dany silny lek nie jest tak metabolizowany, bo przy zastosowaniu kanabinoidów trzeba po prostu dawkować albo kanabinoidy, albo ten lek troszeczkę mniejszej dawce. I tutaj polecam Państwu zawsze w razie wątpliwości, żeby skontaktować się ze swoim lekarzem prowadzącym. Czyli, szanowni Państwo, podsumowując dzisiejsze spotkanie, o kanabinoidach można by mówić godzinami. To jest bardzo ciekawa grupa substancji aktywnych. Niektóre z nich są stosowane i słyszymy o ich popularności, chociaż tak naprawdę, żeby one były aktywne w niektórych sytuacjach, musiałyby być świeżo pobrane z rośliny, co jest niemożliwe. Dlatego tak ważnym jest, żeby stosować full spektrum olej z kanabinoidami, bo wtedy macie wszystkie aktywne kanabinoidy, które już tam zostały w tymże właśnie oleju. Warto pamiętać, że CBD, które było znane, przecież ekstrakty konopne, powiedzieliśmy sobie od wielu, wielu, wielu wieków i w Chinach, nawet i w starożytnym Egipcie, w czasach nowożytnych zostały przebadane i wyizolowane, najpierw przebadane w latach 40. i później wyizolowane w latach 60. XX wieku, więc to jest substancja dość młoda jak na medycynę. Ma silne właściwości przeciwutleniające i przeciwzapalne. Polecana jest w bardzo wielu różnych problemach, zarówno u osób zdrowych, jak i u osób chorych. Proszę o tym pamiętać, również u sportowców. Natomiast proszę również pamiętać, że olej powinien być olejem full spektrum, a nie monoizolatem CBD w oleju. Bo tutaj spotkacie się z taką sytuacją, ktoś wam będzie mówił, a ja mam super olej za 60 zł. To jest bzdura, a nie super olej, szanowni państwo. Tam jest prawdopodobnie izolat jednej substancji aktywnej wymieszany z jakimś olejem i tyle. Więc olej full spektrum to jest tak naprawdę jedyna postać ekstraktów konopnych, jakie rekomendujemy. Tyle dzisiaj, szanowni państwo. Jest to wprowadzenie w temat i przypomnienie kanabinoidów, które tak naprawdę powinniśmy stosować przez cały rok. I tak jak powiedziałem, ponieważ człowiek posiada swój własny system kanabinoidów, podawanie substancji zewnętrznych, czyli tych olejków, tak naprawdę każdy z nas powinien spróbować i powinien sobie przez 3 miesiące suplementować, bo może u części z Państwa zauważycie znaczącą poprawę stanu zdrowia i poprawę samopoczucia i to będzie najprostszy dowód, że wasz wewnętrzny system kanabinoidów po prostu nie produkuje wystarczającej ilości tych substancji, stąd powinniście je po prostu suplementować non-stop. Także tyle podsumowania dzisiaj. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Kalet w środy, gdzie możemy spotkać się i porozmawiać o ekstraktach ziołowych, gdzie możemy sobie to wszystko jeszcze ogarnąć według zasad medycyny fundamentalnej. Pięknie dziękuję, życzę wszystkim Państwu miłego wieczoru i do zobaczenia, do usłyszenia.